Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony oczywiście Libero EWE80. Przed nami kolejny odcinek serii FIFA 17 Ultimate Team. Mamy skład bestii, oczywiście skrót do skład buildera tego składu macie w opisie. Rozpoczynamy kolejny sezon w czwartej lidze. Mam nadzieję, że udany. Zapraszam do oglądania. Spokojnie przechodzimy przez poszczególne plansze w moim profilu. Mamy bieżący sezon, oczywiście zero rozegranych spotkań. Czwarta liga, skład nam się prezentuje. Wyszukujemy przeciwnika na spokojnie. Słuchajcie, naprawdę ten skład ma moc. Ten skład po prostu, on jest silny. Obrońcy, napastnicy i pomocnicy są naprawdę silni. Przeciwnik jest już znaleziony. Także nie pozostaje nam nic innego jak oglądać. Słuchajcie, tutaj Gray dostaje piłkę sam na sam, ale dlaczego on tego nie wykorzystał? Dlaczego prowadzilibyśmy już? Kolejna nasza akcja. Aż tutaj Fer przestrzelił okropnie, ale przeciwnik w naszym polu karnym. Begovic broni. Kolejna dobra piłka do Greya. Mam nadzieję, że teraz to wykorzysta. Niestety. Niestety nie udało się. Moglibyśmy już prowadzić 2 do 0. Kolejna sytuacja. Ale tym razem Wilson się nie myli. I prowadzimy 1 do 0. Och, naprawdę ta drużyna jest silna, jest mocna. Tutaj przeciwnik troszeczkę. Oj! No niestety, rzut karny, nasz lewy obrońca nie wiedzieć czemu sfaulował w polu karnym przeciwnika. Och, może Begovic to obroni. No i prawie, prawie ta piłka gdzieś mu nad dłonią przeleciała. Ale tutaj bardzo dziwna sytuacja, tam wcześniej bodajże Ogbonna faulowany i dopiero wstawał z boiska i dlatego nie było spalonego, ale lecimy teraz z naszej strony. Nasza akcja Gray jest przy piłce, zmierza w kierunku bramki. Niestety, ale za ostry kąt i tym razem Wilson jest przy piłce. Silny napastnik, dobrze. No i strzel. Znowu za ostry kąt, za bardzo podszedł do linii bocznej. Tutaj się nie udało, ich dobitka również nieudana. Ile my mieliśmy sytuacji w tym meczu, jeszcze będziemy mieli rzut wolny. Ile mieliśmy klarownych sytuacji, troszeczkę szczęścia i mecz byłby naprawdę już rozstrzygnięty dawno. Pozostaje nam rzut wolny. Wilson. Niestety, nieudany gwizdek sędziego. Rozpoczynamy sezon w czwartej lidze z dorobkiem jednego punkta. Także jest dobrze, nie jest to zero, na spokojnie. Mecz był bardzo wyrównany, akcja za akcją, ale to my mieliśmy z przebiegu meczu bardziej klarowne sytuacje i tak myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym meczu. Kolejny przeciwnik przed nami, Liga Hiszpańska. Jedziemy, jedziemy, drugi mecz i od razu Wilson przy piłce, 12. minuta. Dobrze, ależ tam Oblak to złapał. A i tutaj błąd, nasz zawodnik się zagapił, niestety się zagapił. I przeciwnik wykorzystuje, cała nasza drużyna wyszła do piłki. I niestety tutaj troszeczkę mieliśmy szczęścia. Dobra piłka, tutaj troszeczkę. Dobrze, Wilson. Brawo. Brawo, tak powinien w pierwszym meczu kończyć, tak samo jak Gray. Bardzo podobne sytuacje, ale najważniejsze, że doprowadzamy do wyrównania. 66. minuta, Wilson znowu poprzeczka. Końcówka spotkania. No niestety i Iniesta wdziera się w nasze pole karne i technicznym strzałem wyprowadza drużynę przeciwną na prowadzenie, a tym samym przegrywamy ten mecz, mimo tego, że naprawdę walczyliśmy do końca
Słuchajcie, polecam wam tą drużynę, ona jest naprawdę świetna. Może to i po części jest zasługa formacji, ale oni są naprawdę silni, nie przegrywają pojedynków jeden na jeden ani główkowych. Także naprawdę w każdym meczu jak na razie mamy przewagę w środku pola. Także teraz przeciwnik z Ligi Angielskiej. Gray jest przy piłce, ależ o coś nie bardzo z wykończeniem tego zawodnika. No znowu jest przy piłce i znowu nie trafia. Któraś jego sytuacja i co? Imbula, nie, znowu mamy w przeciągu pierwszych minut naprawdę kilka dogodnych sytuacji, ale nie jesteśmy w stanie wyjść na prowadzenie. 20. Wilson! No niestety, 24. minuta, znowu nie trafiamy, ale zaskakuje nas bramkarz. Piłkę sobie wypuszcza pod nogi. Diego Costa, tutaj petarda. Z kolei nasza sytuacja, Wilson. No niestety, znowu nie trafiamy. Już mamy drugą połowę, 80. minuta. Nasza sytuacja teraz i będzie gol. No niestety, ale tam gwizdek spalony, chyba milimetrowy sędzia zauważył. No niestety, remisujemy i znowu mieliśmy dużo sytuacji. Znowu mieliśmy przewagę, ale niestety nie ma. Nie ma tego, co najważniejsze, czyli bramek. Ja dziękuję wam za oglądanie, polecam wam tą drużynę. Odwiedźcie moje strony na Facebooku oraz Twitterze. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam, zapraszam na następny odcinek. Cześć!